Mili Państwo, po Walentynkach rozpoczynamy uroczyste obchody Światowego Dnia Singla. A jest komu świętować, bo tylko w naszym pięknym kraju mamy singli na okrągłą liczbę 5 milionów, ale dla większości singlowanie to prowizorka, bo 14% z nich poważnie myśli o małżeństwie, a 47% o włączeniu się w związek, no nieformalny, ale jednak. A jak się we dwoje weźmie już ten sam kredyt, to taki związek jest scementowany na lata. Kronika Kryminalna Poznańskie ABC Dziennik Poranny dla wszystkich luty 1933 roku i problemy ze służbą zdrowia które nie zmieniły się do naszych czasów. Smutnie zakończył się wczorajszy dzień dla pani Agnieszki Gaweł. Postanowiła udać złamanie nogi w związku z tym lekarz dyżurny pogotowia 66 66 zaalarmowany został ostrym dzwonkiem telefonu. Jakiś zdyszany głos mówił, że w bramie przy ulicy Dąbrowskiego 40 Leży kobieta, która straszliwie jęczy. Wkrótce karetka wyjechała na miejsce wypadku. Krótkie oględziny wystarczyły, by stwierdzić symulację. Przybyłemu lekarzowi gaweł oświadczyła, że nie ma gdzie mieszkać, więc chyba musi się dostać do szpitala, aby tam znaleźć lokum. No, skąd my to znamy? Historia dziś wielka data z dziejów filmu animowanego dla dzieci, a więc poniekąd dla każdego z nas. Powiem, do właśnie 15 lutego 1950 roku do kin wchodzi film Walta Disneya pod tytułem Kopciuszek. W tej epoce Disney był już potentatem filmowym. Ostatecznie jego pierwszy pełnometrażowy film animowany pod tytułem Królewna Śnieżka zarobił 8 milionów ówczesnych dolarów i to w czasach wielkiego kryzysu. Podobały się też jego kolejne pełnometrażowe ekranowe baśnie. Pinokio, Fantazja, Dumbo i Bambi o słynnym jelonku. No i tego 15 lutego 1950 roku na ekranach ląduje kopciuszek oparty na baśni braci Grimm opowiadającej o sierotce zdanej na łaskę i niełaskę złej macochy i dwóch niesympatycznych sióstr przyrodnich. Dziewczynka jednak z pomocą przyjaciół, w tym śpiewających myszy i ptaków, wymyka się na bal w słynnej karocy z dyni, aby tam zdobyć serce księcia. I Kopciuszek, nad którym prace trwały aż 6 lat, okazał się znów jednym z najbardziej dochodowych filmów roku 1950. A od tamtych czasów chętnie gości we wspomnieniach coraz to nowych pokoleń dzieciaków. One z czasem dorastają, ale w pewnym sensie dziećmi nie przestają być nigdy, czego żywym dowodem jest na przykład Wiesław Kot.